To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, witajcie w 30. Drozdowisku. Jest kilka minut po 6 rano, 11 września 2021 roku. Z okazji tej 30 chciałam się trochę nagadać, podziękować, prosić o rozsyłanie wieści o tej formie radia wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, ale jest 6 rano. Chcę skończyć odcinek, bo jeszcze przed południem ruszam pod Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie od 9 do 12 września trwają 11 warszawskie targi książki, których gościem honorowym są Czechy. I jak dobrze zgadujecie, tam właśnie nagrałam niemal calutki dzisiejszy odcinek. Padnie sporo tytułów i nazwisk autorów, dlatego zajrzyjcie do opisu odcinka. Tam jest, mam nadzieję, wszystko. Będzie dużo czeskiego języka, bo autorka, z którą rozmawiałam, mówi długimi frazami, ale spróbujcie. Może coś uda się wam zrozumieć. Czeski nie jest wcale aż tak trudny, a jest piękny. No i tłumaczenie też oczywiście będzie. To jest Drozdowisko na warszawskich targach książki, których gościem honorowym w tym roku są Czechy, Czeska Republika. I do Warszawy zjechało bardzo wielu czeskich autorów, w tym Radka Denemarkowa. Nie wiem, czy kiedykolwiek wam o Radce opowiadałam, ale udało mi się ją zaprosić do mikrofonu. To jest fantastyczna czeska autorka, której 4 książki są już po polsku. Tłumaczona jest 5. I nie będziemy rozmawiały o tych książkach. Właściwie to nie wiem jeszcze, o czym będziemy rozmawiały, ponieważ Radka jest taką osobą, z którą można porozmawiać o wszystkim. Ahoj Radko, dobry den. Omlouvám se za ten dlouhý, strasznie dlouhý wstęp. Dzień dobry, ahoj. A jest z nami też Agata Wróbel, która jest również tłumaczką czeskiej literatury. I jak wiecie, ja czasami próbuję tłumaczyć te swoje rozmowy z czeskiego na polski, ale dzisiaj mam profesjonalną przekładatelkę, więc się z tego bardzo cieszę. Witaj, Agato. Dzień dobry. Słuchałam spotkań z Radką, które odbyły się w czasie targów książki i powiedziałaś o jednej rzeczy, o której chyba mówisz bardzo często, to znaczy o tym, że nie oddzielasz życia od literatury. Tak to jest? Ano, a já to musím opakovat, protože jsem byla překvapená, že spousta lidí tomu nerozumí. Protože skutečně žijeme v době, kdy i v oblasti umění a zvlášť literatury spousta lidí vnímá knihu jako produkt. A já jsem ještě jako čtenářka v té tradici knih, které musely být napsány, kdy vlastně autoři, autorky ručili svým životem za to, jakým způsobem žijí a jakým způsobem píšou. A takovou literaturu se snažím psát nebo ji vrátit do života, ale v té době, kdy vlastně je úplně tak jako trošku všechno jedno, kdy žijeme v době sociálních médií, kdy nikdo nezodpovídá za to, co napíše nebo řekne, spousta lidí nechápe, co to znamená, takže proto to musím neustále opakovat. Tak i chtěla bych to znovu povtůřit, bo v zásadě jsem zaskočena, že tak wielu lidí nerozumě, co to znaczy. Žijeme trochę v takých časech, v kterých książka staje się tak naprawdę produktem, a já ještě jestem czytelniczką z tej starej tradycji i myślę zawsze o pisarzach i pisarkach, którzy jakby swoim własnym życiem tak naprawdę ręczyli za to, co piszą. Z kolei teraz żyjemy trochę w czasach takiej inflacji słowa, to znaczy z jednej strony jest ta obojętność, jest coraz więcej ludzi, którym jest wszystko jedno, a jednocześnie też ze względu właśnie na media społecznościowe
można napisać, powiedzieć wszystko. I nie brać za to odpowiedzialności. Nie, tak. Ale z drugiej strony wymyślasz historię, więc jak one mogą, jak możesz świadczyć swoim życiem o tych wymyślonych historiach? Protože na začátku každé knihy je něco, co jsem zažila. Já si sice můžu vymyslet u stolu tisíce témat, ale vždycky přijde život a ten život mi přinese něco, co vlastně patří k chorobám této doby. A já to, co zažiju nebo co mě potká, vlastně přetavím přes ten literární příběh a prosvětlím to, co žijeme, ale to umí jenom literatura z různých perspektiv a hlavně přes jazyk. Psaní je skutečně hlavně boj o jazyk. Na počátku každé książky je tak naprawdę to, co přežívám. Ja mogę sobie sama wymyślić oczywiście tysiąc tematów, ale tak naprawdę zawsze później decyduje życie o wyborze tematu. I jakby literatura pozwala nam naświetlić pewne kwestie z bardzo wielu różnych stron. I literatura jest też dla mnie jakby sposobem opracowania tego swojego życiowego doświadczenia. Bardzo ważny jest też język, bo tak naprawdę widzę w literaturze taką ciągłą walkę o język. O język, który też się dewaluuje. Ano, a to jest przesnie ono. Także człowiek był na krzyżowatce, buď se na to wykaśle, nie bude psát vůbec, anebo naopak o to víc nekompromisnie bude wracet jazyku a slovům, jejich význam nebo možnosti. A já si myslím, že hlavně v této době, jak to mám říct, prostě my žijeme v době toho neoliberalismu, kde všechno se přepočítává přes trh, jenomže existuje taky přece chování a jednání, které je dneska jakoby zahnáno do jakéhosi království anarchie, jako když se něco uděláme jenom proto, že to má smysl, nebo když něco udělám, aniž si honorář, nebo když to uděláme ze solidarity, nebo jenom pro radost. A to vlastně si myslím, že i v umění je důležité dělat něco jenom proto, že to má smysl a riskovat a vlastně nikdy nevíš to, co děláš, jestli skutečně tomu lidé budou rozumět nebo jestli to bude mít úspěch. A takhle to vlastně bylo u mě s každou knihou. A to je taky důležité i to, když mě vždycky život někam zavane a často i píšu právě o situacích, kterým úplně nerozumím, že jim chci rozumět. Takže to, že jsem se narodila ve střední Evropě, taky za to nemůžu, takže o tom jsem psala knihy. Pak se najednou jsem se náhodou ocitla v Číně, takže jsem se začala zajímat o lidi a pak přes přátel a tak dále. Najednou ty pobyty byly delší a dostala jsem se do situací, které jsem musela ustát, když jsem předtím nevěděla, že jsem tak odvážná. A takhle to je vlastně celý můj život. Vždycky mi ten život připraví nějaké překvapení. A já ještě jsem zapomněla říct, když jsme se tady teď my tři sešli, že to je pro mě velká čest, protože já mám přezdívku Vlaštovka. Tvůj pořad se jmenuje Drozdovisko, tady mám vrůbe Lagáta, takže to je pro mě největší dar, že tady máme to naše speciální hnízdo ptačí a to je náš paralelní svět, který má jediný smysl proti tomu systému, ve kterém žijeme. Dużo Radka mówiła, ale Agata da radę. Postaram się, więc no rzeczywiście tak jest i jakby człowiek w pewnym momencie staje przed takim wyborem, może albo stwierdzić, że w takim razie on w ogóle rezygnuje i się poddaje, albo może próbować właśnie przywracać słowom ten sens i cały czas starać się wykorzystywać maksymalnie te możliwości, które nam daje język. Też żyjemy trochę w takich czasach ze względu na ten model neoliberalny, w którym jakby wiele rzeczy się przelicza na pieniądze. Tymczasem bardzo ważne jest też to, co robimy na przykład w geście solidarności, czy dlatego po prostu, że uważamy, że coś ma sens, czy dlatego, że po prostu to przynosi nam radość. I sądzę, że to też jest bardzo ważne. Także w literaturze tak naprawdę, kiedy zaczynam pisać, to nie wiem po pierwsze, czy moi czytelnicy mnie zrozumieją, to co ja im chcę przekazać. I często też jakby pisząc, piszę po to, żeby sama zrozumieć też pewne doświadczenia. Na przykład to, że urodziłam się w środkowej Europie, to jest po prostu przypadek, ale jakby znalazłam się właśnie w takiej sytuacji. Determinuje, prawda, wiele rzeczy. Czy to, że trafiłam do Chin i też okazało się, że znajdowałam się w różnych sytuacjach, których się w ogóle nie spodziewałam. Okazało się, że jestem o wiele odważniejsza też niż sądziłam. I myślę, że życie zawsze mnie w jakiś sposób zaskakuje i chciałam też tutaj wspomnieć o tym, że spotkały się tutaj trzy
ptasie osobistości w jakimś sensie, bo ja jestem nazywana Jaskółką, to jest podcast Drozdowisko i mamy tutaj też Agatę Wróbel, więc to jest właśnie jakiś ten taki równoległy świat. Nasze piękne ptasie spotkanie. Powiedziałaś, że w tych dzisiejszych czasach wszystko się przelicza na pieniądze i wszystkie pewnie to czujemy z jednej strony, ale z drugiej strony cały czas wkłada się nam do głowy, żeby właśnie robić tylko takie rzeczy, które nas cieszą, które nas uwolnią. I to, kiedy się mówi do człowieka, ej, ale rób to, co czujesz, to już też się zdewaluowało, to powiedzenie. A jednocześnie to jest właśnie jedna z tych najważniejszych rzeczy, które nami powinny kierować w życiu, ale nie kierują, chociaż wszyscy o tym mówimy. Nie wiem, czy do końca o tym są twoje książki, ale tak dzisiaj nam się toczy życie. Je to absolutní klišé, protože tenhle ten systém, ve kterém žijeme, tam je vlastně institucionalizované úplně všechno od začátku. Mm-hmm. A každý se vlastně přizpůsobuje a už se to děje vlastně od výchovy dětí. Dneska pomalu ani neexistuje, že bys měl někdo volné dětství, protože už se začíná ve školce, že se musí učit anglicky, že vlastně už je příprava na jakýsi úspěšný život. A ta podoba toho úspěšného života je jenom jedna. Jak má být život žit? Nějakým maloměšťáckým způsobem. A je tam ta volnost, svoboda opravdu zmizela a chce to velikou kuráž svobodně žít. Já si dokonce myslím, a teď co řeknu, je asi provokativní hodně, chce to daleko větší kuráž, než třeba být disidentem před rokem 89, třeba v zemích východní Evropy, kdy jsme byli satelitními státy Sovětského svazu. Ta odvaha dneska právě jít svou cestou a dělat si to, co člověk skutečně chce, protože to nám systém nedovolí. Ten systém je opravdu daný jenom v tom, že hodnotu má jenom to, co z tržního hlediska vydělává, nebo z tržního hlediska může být produktem a produktem se stává úplně všechno. Ale to samozřejmě pak v umění ztrácíme kreativitu, volnost, možnost risku a prosakuje to, třeba já to znám z oblasti nakladatelství. Naštěstí třeba už mám pozici v nakladatelství, že nemusím prozradit, o čem píšu a věří mi. Ale vidím to, jakým způsobem chtějí slyšet o knihách. Že to má být ve třech větách. Ty musíš říct to, co mě nejméně zajímá, děj. To je ta povrchní složka. Literatura má spoustu jiných podob. Já když si dneska představím, že autor přijde s tím, že napsal rukopis, který se jmenuje Malý princ, tak to nikdo nevydá, protože nikdo nerozumí, o čem to je v tom dnešním děsivém, kapitalistickém, tržním jako hospodářství nebo v té podobě. A já si myslím, že pandemie ukázala, že tudy prostě nelze jít, že to je všechno tak uměle vyšponované, že to je tak uměle. Já když jsem pozorovala tehdy loni na Tajvanu, jak třeba rychle padaly ceny ropy během několika týdnů, jak je to všechno uměle nastavené i v těch oblastech, tak si myslím, že jednou ta opona prostě musí padnout. A navíc mě to strašně rozčiluje, protože jaká svoboda. Jaká svoboda v tomhle systému, kde, to jsem pochopila v té Číně, jako tam v Číně hospodářsky to fantasticky funguje, takže to, je to policejní brutální stát, nejhorší z kapitalismu, nejhorší z komunismu a všem je to úplně jedno, protože jedině, co vlastně jako ten svět zajímá, že Čína je hospodářsky výkonná, může nám přinést investice, ale že to je skutečně totalitní stát, najednou nikoho nezajímá. A do toho bodu jsme se dostali dneska. Což samozřejmě pro nás zase to má, a já bych o tomhle měla napsat možná román, protože já jsem od roku 2004 na volné noze, co to všechno znamenalo a znamená. A jak pro spoustu lidí, to je zajímavé, z uměleckého světa, kteří se tváří, že jsou tak jako nezávislí, alternativní, jak byli úplně vyděšení, že jdu na volnou nohu. Jak jako teda to bude teď vypadat? Proč opouštím zaměstnání? Já jsem si říkal, aha, takže to je taky jenom hra. To je hra těch, co dostávají granty a různý subvence, aby jako mohli být umělci, ale ten vlastní autentický risk, třeba to nevíde, tak do toho jde málo kdo. To očivistě tež je už pevná klíša, vlastně to mluvěně o tom, že no jakby rób to, co kochasz, rób co chcesz. Tak naprawdę żyjemy w takim świecie, w którym jakby wszystko jest bardzo mocno zinstytucjonalizowane. I każdy próbuje jakoś przystosować się do tego modelu, to zaczyna się tak naprawdę już w dzieciństwie, bo bardzo
rzadko tak naprawdę możemy już mówić o takim dzieciństwie, które rzeczywiście jest jakąś taką przestrzenią wolności. Od najmłodszych lat dzieci się uczą na przykład angielskiego i jakby mają zdobywać jakieś takie umiejętności, które w przyszłości zapewnią im sukces, przy czym oczywiście ten sukces też jest definiowany bardzo wąsko. A tak naprawdę dla mnie takie życie, które można nazwać sukcesem, to jest ta wolność osobista i myślę, że to wymaga dzisiaj bardzo wielkiej odwagi. Powiedziałabym nawet, że to wymaga żyć dzisiaj naprawdę swoim życiem, iść swoją drogą, to wymaga większej odwagi niż na przykład być opozycjonistą przed 89 rokiem tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak, powiedziała Radka, że to bardzo kontrowersyjne zdanie i myślę, że to jest kontrowersyjne zdanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę najróżniejsze porównania, które się nam zdarza od czasu do czasu robić. Tak, to wymaga dużo głębszego namysłu. I żyjemy też jakby w takim systemie, który jest trochę sformatowany właśnie przez kapitalizm, gdzie wszystko tak naprawdę staje się produktem. Dotyczy to właśnie również sztuki, literatury i to niestety bardzo źle wpływa siłą rzeczy na takie pojęcia jak kreatywność, czy wolność, czy szukanie jakby możliwości. Ja mam na przykład ten luksus, że jakby nie muszę już mówić wydawcy, o czym piszę, ale czasami jak na to patrzę, kiedy, nie wiem, prosi się autora, żeby w trzech zdaniach streścił, o czym jest książka, schodzimy tutaj jakby do poziomu jakiejś fabuły historii i bardzo redukujemy tę literaturę do tej najbardziej powierzchownej warstwy i myślę czasem sobie, że gdyby przyszedł pisarz, nie wiem, z rękopisem Małego Księcia, to dzisiaj ta książka niekoniecznie miałaby szansę na to, żeby rzeczywiście trafić do czytelników, bo żyjemy po prostu w dyktacie rynku i myślę, że pandemia pokazała, że nie da się tak naprawdę dłużej iść tą drogą, że to jest świat taki bardzo sztuczny. Bardzo to sobie uświadomiłam też w zeszłym roku w trakcie swojego pobytu na Tajwanie. Jak obserwowałam na przykład, jak spadają nagle ceny ropy naftowej, okazuje się, że sterują tym wszystkim bardzo takie sztuczne mechanizmy i myślę, że to jest jakaś taka iluzja, która musi się po prostu rozpaść. I bardzo pouczające też dla mnie było to doświadczenie zetknięcia się z Chinami, to znaczy Chiny są takim państwem, które świetnie prosperuje ekonomicznie. Ludzie z Zachodu doceniają ten sukces ekonomiczny i przestaje ich interesować to, że jednocześnie na poziomie politycznym jest to po prostu państwo totalitarne. Także moje doświadczenie freelancera to pokazało, że z jednej strony jakby jest ten świat artystyczny, w którym się bardzo wiele mówi o wolności, ale okazuje się, że bardzo wiele osób przeraża taka perspektywa, że mieliby coś robić tak naprawdę na własną rękę i okazuje się, że to pojęcie wolności też, kiedy się wiąże z jakąś rzeczywistym ryzykiem. Bardzo wiele osób przeraża, to są ludzie, którzy po prostu żyją z grantów, z subwencji i przeraża ich perspektywa, że nagle mieliby być zupełnie niezależni i musieliby jakby rzeczywiście walczyć o tę swoją wolność realnie. Na wolnej nodze, tak to się mówi, na tych freelancerów w Czechach, jeśli ktoś nie pracuje, nie jest nigdzie zatrudniony, to właśnie mówi się, że jest na wolnej nodze. Ja też teraz jestem na wolnej nodze, stejnie jako Radka i oczywiście nie rozmawiamy właściwie w ogóle o literaturze, ale też bardzo wiele twoich spotkań żegluje właśnie w taką stronę takiej rozmowy w ogóle o świecie. Te twoje książki są tłumaczone na bardzo wiele języków i pytanie, czy w różnych krajach Europy na inne rzeczy czytelnicy zwracają uwagę. Myślę o pieniądzach od Hitlera, pewnie o wlasztowkach, czyli o przyczynku do historii radości, bo to są chyba te najczęściej tłumaczone na obce języki książki. A w ilu krajach są twoje książki już w tej chwili? W ilu językach można czytać denemarkową? Teď już je to 23 jazyků. Nejvíce překládaný samozřejmě Peníze od Hitlera a musím říct, že to neustále funguje, letos třeba vyjdou vietnamsky. To znamená, že se mi vrací jedna věc, že ty knihy, a to myslím je nejlepší, co se autorovi nebo autorce teda může stát, víš co, že ty knihy nezestárnou. To znamená, jako kdybych ty Peníze od Hitlera vydala dneska, nezměním ani písmeno a už si žijou svým životem a ve spoustě zemí
vlastně tomu rozumějí. Je to opravdu nějaká metafora obětí viníků. A to je asi nejlepší, co se může stát. Pak jsou překládány nejvíc přesně příspěvek dinám radosti a teď hodiny z olova. Už bude to 18 jazyků. Přes příští rok, protože to je samozřejmě obrovská práce přeložit. Povím tylko, hodiny z olova, to je najnowsza powieść Radki Denemarkowej z 2019 roku. Bardzo gruba książka, która jest również przekładana na język polski i być może w przyszłym roku wyjdzie też po polsku. Takže to je velká i překladatelská práce, ta kniha, ale s každou tou knihou já jsem nevěděla, jak to dopadne. Vlastně ten úspěch nejdřív přišel v zahraničí a potom v Čechách, takže jako mezi tím to samozřejmě, teď už si můžeme říct, to dobře dopadlo, ale mezi tím to vydržet nikdy nevíš, jakým způsobem, a samozřejmě, když je člověk na volné noze, to je podle mě nemůžeš mít dovolenou. Je to strašlivou sebedisciplínu, takže já dělám tisíce věcí kolem. To ani lidé prostě netuší, protože ještě život mě to zařídil, takže k tomu ještě samoživitelka. Takže já jsem asi přesto všechno měla pochopit o tom světě něco. Ale mě to pomohlo zase víc a víc rozumíš tomu světu. Jako vidíš ten svět ze zdola. A tím pádem rozumíš i těm obětem. Ty víš, jak to vypadá, když je někdo na dně nebo na okraji společnosti, jak ta společnost odsouvá. Ti nepomůže. A ty prostě musíš to zvládnout. A myslím si, že i ta moje situace, ty krizové body mi strašně pomohly rychle rozpoznat kvalitu lidí. A pak, když přišel úspěch, to máš tolik přátel, ale já se nechávám ty, které znám z dřívějška, nebo ti, kteří mě vidí nejen jako spisovatelku, ale jako Radku, což je třeba vzácné přátelství, jak jsme tady my tři teď. Takže ty lidi já nikdy nedám. Teď mám prostě davy lidí, ale o kterých přesně vím, že kdyby nebyl tento úspěch, já byla úplně stejná, tak je prostě nevidíš. A to je tento svět, a to jsem taky pochopila v té Číně. Ta redukce na to, že když má někdo peníze, když by je nakrat, nebo kdyby někoho zabil, nebo a tak dále, má někdo peníze, jako kdyby byl lepší člověk, protože vlastně hodnota člověka, jako kdyby lidský život vlastně bylo tržní zboží, je to produkt a to vede do pekel. To prostě opravdu, co to dělá s rodinami, co to dělá s jednotlivci, co to dělá s lidskou duší. A to je trošku, já jsem možná i ten román napsala, že je to trošku naše budoucnost, pokud si nedáme pozor. A to je takové to jako plíživé v těch společnostech a já si myslím, že to je taky problém lidí, kteří potom volí třeba silné vůdce, ať jsou jakýkoliv, protože ti lidé jsou frustrovaní. Protože už není možné, když si založíš firmu a seš poctivej a pracuješ 24 hodin denně, že zbohatneš, takhle to dneska nefunguje. To znamená, že ty lidé jsou samozřejmě frustrovaní a samozřejmě to potom si hledají nějaké jednoduché řešení, jednoduché příběhy, to my víme, že lidé mají rádi jednoduché příběhy všude. Ale to se dostávám zase někam jinam, takže ten risk, který nemusel, a já jsem to věděla, že to nemusí víc, a kdyby to nevyšlo, tak samozřejmě, ale ta literatura pro mě byla svatá a musela jsem to zkusit. A to, že to člověk zkusí, je důležité. Ale zkusí to tak, že jako nelicituje s osudem. Prostě je to takhle a jdu rovně. Ten ďábel taky má různé podoby, taky jsem měla třeba nabídky na, nevím, televizní seriály, různé komerční blbosti, ale to jsem nechtěla. Moje książki ukazały się już w 23 językach. Tą najczęściej przekładaną są Pieniądze od Hitlera. I muszę powiedzieć, że ta książka jakby cały czas jest żywa. Na przykład w tym roku wychodzi wietnamskie tłumaczenie i myślę, że to jest to najlepsze, ta najcenniejsza nagroda tak naprawdę dla pisarza. Takie poczucie, że te książki się nie starzeją. Wiem, że gdybym dzisiaj pisała tę książkę, to nie zmieniłabym ani jednej litery. Na wiele języków został też przetłumaczony Przyczynek do historii radości. Teraz z kolei tłumaczone są Hodiny z olowa, to jest książka o takim dwuznacznym tytule, można by ją przetłumaczyć ten tytuł jako Zegar z ołowiu albo Ołowiane godziny. Zobaczymy. Jaki będzie polski tytuł. I oczywiście to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie dla tłumacza, ta książka.
Ale 18 języków ma być już, na 18 języków ma być przełożone, no to to jest miara sukcesu naprawdę ogromnego. Ale oczywiście, kiedy podejmowałam tę decyzję, że poświęcę się pisaniu, nie wiedziałam, czy to rzeczywiście zakończy się sukcesem. To było wielkie ryzyko. Myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby to ryzyko podjąć. Jakby życie też tak mi się ułożyło, że byłam samotną matką, więc to też było dodatkowe wyzwanie, ale myślę, że dzięki temu udało mi się też zobaczyć ten świat trochę z innej perspektywy, że dzięki temu lepiej rozumiem ludzi, którzy na przykład żyją na marginesie pewnej społeczności, którzy są w jakiś sposób odrzuceni. I sądzę też, że te momenty kryzysu też pozwoliły mi lepiej zrozumieć tak naprawdę, jacy ludzie mnie otaczają, bo oczywiście, kiedy człowiek odnosi sukces, to najpierw nagle pojawia się wokół niego tłum przyjaciół, ale wiem, którzy z tych przyjaciół są rzeczywiście szczerzy i wiem, że są wśród nich ludzie, dla których ja się po prostu liczę jako człowiek, jako Radka, nie jako pisarka, która odniosła międzynarodowy sukces. Bardzo ważne też dla mnie było właśnie to doświadczenie pobytu w Chinach, bo to jest taki świat, w którym wartość człowieka jest naprawdę zredukowana do tego, co on posiada, i samo ludzkie życie jest w pewnym sensie wyceniane. I to oczywiście ma druzgocące skutki, i jeśli chodzi o jednostkę, jeśli chodzi o rodzinę, to jest bardzo niszczące po prostu dla ludzkiej duszy. Ta powieść, którą napisałam, jest też trochę takim ostrzeżeniem przed przyszłością, przed tym, co nas może też czekać, jeśli wystarczająco szybko nie zdamy sobie sprawy, w jakim kierunku zmierzamy. Rozumiem też tych ludzi, którzy głosują na takie silne, despotyczne osobowości, bo bardzo często jest tak, że człowiek rzeczywiście wypruwa sobie żyły 24 godziny na dobę, ma własną firmę, i to nie jest tak, że jest w stanie w tych współczesnych realiach zarobić normalne, realne pieniądze. Tak. Tak, osiągnąć sukces po prostu dzięki swojej uczciwej pracy, dzięki temu wysiłkowi, który wkłada. Dlatego ludzie szukają niestety prostych wyjaśnień, jakichś takich narracji, które wytłumaczą im, wskażą tego wroga, tak. No ja też jakby stanęłam przed takim wyborem i nie wiedziałam, decydując się na freelancing, jak to się skończy. Oczywiście byłam też kuszona rozmaitymi propozycjami, na przykład, żeby zaangażować się w tworzenie seriali. Diabeł pojawia się przed nami w bardzo różnych postaciach, no ale poszłam swoją drogą. No i tak byśmy mogły jeszcze długo o tym życiu między literaturą a życiem rozmawiać, ale postawimy kropkę. Poczekam, aż moi słuchacze nauczą się czeskiego i będziemy mogły rozmawiać taką właśnie trochę po polsku, trochę po czesku, bez konieczności tak wnikliwego tłumaczenia, choć z drugiej strony warto bardzo starannie słuchać tego, o czym mówi Radka Dynemarkowa. I bardzo jestem Ci, Agato, wdzięczna za to, że tu byłaś z nami, bo ja oczywiście pewnie dałabym radę mniej więcej powiedzieć to, o czym Radka tutaj do mojego mikrofonu mówiła, ale nie zrobiłabym tego w tak staranny i dokładny sposób, jak zrobiłaś to ty, więc naprawdę bardzo ci dziękuję. A podcast, wiesz, co to jest podcast? Fungują w Czechach niejakie podcasty? Słuchasz podcastów? Wiem, że funguje, wiem to od swoich dzieci. Aha, ale jeszcze nie posłuchasz. Není čas, ja nějak pořád pracuju, ale ja jsem chtěla říct ještě jiná varianta. Že já se naučím polsky a potom si budem povídat jenom v polštině. Uděláme to. Takže slyšeliście, kochani, Radka powiedziała, že se spróbuje pouczyć trochę polskiego i spróbujemy zrobić następną rozmowę po polsku. No dobra, to w sumie będzie łatwiejsze, jeżeli ona się nauczy polskiego, niż wy byście mieli się nauczyć czeskiego. Radka Dynemarkowa, wspaniała, wyjątkowa, niezwykła, mądra, bezkompromisowa czeska pisarka, której wszystkie książki bardzo gorąco wam polecam. Pieniądze od Hitlera, Przyczynek do historii radości, Kobold i Wady snu. To jest nie tyle powieść, co sztuka teatralna. To są te cztery tytuły przełożone na język polski Radki Dynemarkowej. Bardzo, bardzo gorąco polecam wam wszystkie te książki. Ja tobie strasznie dziękuję za czas. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa. Agata Wróbel, Radka Dynemarkowa. To jest Drozdowisko z targów książki w Warszawie. Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę.
albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.